On pochodzi z Ukrainy. Tak? Z jakiego miasta? Aha, Połtawa. Więc widzowie, tak, mamy 23, mamy 93% naładowania. Starczy nam to na 270 km według komputera. Wystarczy nam baterii na 272 km. Moim zdaniem to nieprawda. Wiem, jak jeżdżę. Ale powinniśmy zajechać spokojnie do Torunia. Idziesz z nami na pierniki w Toruniu? Bo tam będziemy mieli jakiś godzinny postój i planujemy iść do centrum. Ja tata ze swoją całkiem nie mogę się zamknąć. Na pierniki. Tak, mogę przejść. Bo w ogóle mamy taki challenge, że mamy tylko na darmowych ładowarkach. Tak, to było ostatnio. To w sobotę, jak żeśmy jechali tutaj z Chrzanowa do Helu, to żeśmy sobie ustalili challenge, że tylko na darmowych ładowarkach się ładujemy. 468 morska. A teraz mamy challenge, że mamy zajechać jak najszybciej się tylko da. Wyjechaliśmy jak była 8:40, więc mamy 9:55. Przejechaliśmy 37 km. Mamy 92% baterii, więc się doładowaliśmy dość fajnie. 25 minut było ładowania. Jedziemy na przeciwnym pasie, korek, bo był wypadek, więc całe szczęście, że nie jedziemy teraz na Hel, bo na pewno byśmy nie zdążyli przed zmrokiem. Mamy zasięgu 204 km, a do celu, czyli do ładowarki w Toruniu, 158 km, więc powinniśmy dać rady bez problemu. Okazało się, że Michał i ja mamy podobne zainteresowania, bo oboje pracujemy w grach. Tylko że on bardziej grafika 3D, a ja raczej programowanie. Ustawiony na tempomacie 120 km na godzinę. 121, no tak, no to ustawię 120 km na godzinę. Zadowolony? I mamy zużycie średnie 17,3, czyli w porównaniu z 15,5, które mieliśmy przy 110 km na godzinę, to jest ile? 2 kW prawie różnicy. Dobra, widzowie. Dzień dobry, bilet do Torunia poproszę. Dziękuję, do widzenia. No i co? I musieliśmy zredukować prędkość. Teraz mamy... Patrzcie, widzowie, na to, co tu się dzieje. Tak, mamy 114 km na godzinę, bo mamy zużycie prądu na poziomie 18,8. A tutaj patrzcie. Więc wychodzi nam, że będziemy na styk z zasięgiem na ładowarce. Nie możemy tak ryzykować. Nie musimy ryzykować, musimy zwolnić. Musimy trochę zwolnić, żeby nie zużywać aż tyle prądu. Na styk. Miejmy nadzieję, że damy radę. Widać przerażenie w oczach pasażerów. Jezu, ja się już fatalnie czuję. Baterii, gdzie mamy 19% baterii na 39 km, a do naszej stacji ładowania na Lidlu mamy 42 km, więc nam braknie 3 km. No i co? I musimy zjechać gdzieś wcześniej na jakąś płatną. No i dobra. Ładujemy się. O nie. O tak. Gdzie? Tu? O nie! Nie uwierzycie. Dobra, ładujemy się już elegancko, ale okazało się, że tamta stacja ładowania, ona była z jakiejś zupełnie innej sieci, z Lotosu, i ona się w ogóle nie chciała aktywować przez aplikację, ale tuż obok był Greenway. No i Greenway, jak widać, działa. I
się tutaj ładujemy dość, wydaje mi się, szybko. Zaraz zobaczę, z jaką prędkością. Mi ktoś wytłumaczył, jak działają ładowarki na Lotosie. Ładowarki na Lotosie działają tak, że idziesz tam, czytasz instrukcję i na niej pisze, zbliż swoją kartę RFID albo pobierz aplikację. No jako, że moja karta nie działała, no to pobrałem aplikację, ale aplikacja też nie działa. Bo to tak nie działa. Trzeba iść do kasy, do stacji benzynowej, powiedzieć, ja chcę się załadować i wtedy ktoś przychodzi ze swoją kartą i ci odblokowuje. I co jest najśmieszniejsze, nieważne ile tankujesz, zawsze płacisz 59 zł za cykl ładowania. Czyli tak jak my naładowaliśmy się 5 kW, to byśmy za 1 kW zapłacili ile? 12 zł. No to trochę drogo. No ale jak ktoś jest wyładowany do zera, no to okej, no to jeszcze takie coś przejdzie. Natomiast te instrukcje w ogóle są pomieszane. One nie mówią jak ma być, tylko mówią jak może powinno być. No, na szczęście obok był Greenway, więc tam się udało szybko załadować. I teraz śmigamy. Właśnie... O, Torun, jest jeden w Toruniu. I dalej jestem w Toruniu. Dobra, zajeżdżamy już prawie pod Lidla. I teraz kwestia tego, czy uda się. Zamykam. 500. Jak widzicie, teraz tata nie nagrywa, tylko ja. O, 10%. Trzymajcie kciuki. Widzowie, bo się robi coraz groźniej. O tym mówiłem, że może się tak stać. Że auto się boi, że się rozładuje i już się właśnie boli. Wow, ale ładne mosty, widzowie. Widzicie? Dajcie łapę w górę i suba z dzwonem dla tego kogoś, kto wybudował ten most. Jest wolne! Hurra! Jedziemy! Nie, jest jedno zajęte, ale może? Nie, jest wolne! Jezu, fartolo! I jakiego mamy farta? O Jezu, mój! No i dobra, zajechaliśmy. Mamy dobra, lecę! Leć, podłączaj go. Czekaj. Muszę odepnąć. Dobra, czekaj, tata, ja. No, podłączaj go. Tylko tak, żeby dawał dobry prąd. Dobra. Zrobię szybkie. Podłączamy wtyczkę. Podłączono CCS start. Przygotowanie i... Czy się załaduje? Super! Ładujemy się, dobra. To teraz żegnamy się w takim razie z Państwem i idziemy na pierniki do Torunia. I czekajcie na drugą część odcinka. Tak.